W podcaście The Witch Trials of J.K. Rowling powiedziała, że jej były mąż przetrzymywał strony Harry'ego Pottera i kamienia filozoficznego, niejako jako zastaw, i bała się, że je po prostu spali z zemsty. Mężczyzna po prostu nie chciał, żeby od niego odeszła. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Witajcie drodzy słuchacze! Dzisiaj mam dla Was niezwykłą podróż w głąb stoicyzmu i jego zastosowania w życiu kreatywnych twórców. Moi drodzy, ta filozofia jest nie tylko narzędziem do osiągania spokoju, jak wiele osób sądzi, ale także kluczem do rozwoju i sukcesu w kreatywnej pracy każdego twórcy, ale też w codziennym życiu. Nazywam się Radek Budnicki, a to jest podcast Lepiej teraz. Subskrybuj mnie na Spotify, i jeśli jeszcze tego nie robisz, zapisz się na mój darmowy newsletter Lepiej teraz, gdzie bezpośrednio na Twoją skrzynkę przesyłam techniki stoickie do codziennego zastosowania oraz interesujące i pouczające historie z życia wielkich postaci w historii. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.lepiejteraz.pl i zapiszesz się na mój newsletter. Ten odcinek powstał na podstawie angielskich podcastów, encyklopedii Britannica, artykułów m.in. Sunday Times, Business Insider, Wikipedii oraz wykładu na Harvardzie. Na początek krótka pigułka o stoicyzmie. Jest to filozofia, która koncentruje się na tym, co możemy kontrolować. To oznacza, że skupiamy się na naszych reakcjach i działaniach, niezależnie od okoliczności, to jak sztuka życia w zgodzie z naszymi wartościami. Jest to najlepszy z możliwych programów operacyjnych naszego mózgu, który pomaga podejmować logiczne i optymalnie korzystne dla nas decyzje w uzyskaniu eudaimonii, czyli stoickiego szczęścia. Więcej dowiecie się z moich innych odcinków na stronie. Lepiej teraz znajdziecie w sekcji podcasty. Wystarczy wygooglować, użyć lubki w górnym prawym rogu na stronie i wpisać w stoicyzm. W tym epizodzie chcę na przykładzie znanej pisarki odpowiedzieć na pytanie, czy ta niezwykle praktyczna filozofia ma coś do zaoferowania kreatywnym twórcom, m.in. pisarzom. Oczywiście ma. I nie jest to tylko. Abstrakcyjna teoria, ale praktyczne narzędzie, które może prowadzić do sukcesu, zarówno w tworzeniu treści, jak i w życiu eksperta, coacha, mentora, osoby, która zarabia na swojej pasji. I pozwolę sobie w tym miejscu wygłosić nieco prowokacyjne twierdzenie, że dzisiejszym światem rządzą ludzie, którzy tworzą treści. Oczywiście, na myśl od razu przychodzi wszechobecna polityczna propaganda oraz reklamy. Które kreują potrzeby jednostek i świat, który widzimy dookoła nas. I to ogólnikowe stwierdzenie ma nieco głębszy sens, gdy dostrzeżemy spuściznę autorów książek, którzy na przestrzeni dziejów poruszali miliony czytelników. I robią to do tej pory. Do takich osób z pewnością należy też Joanne Murray, która wyróżnia się jako jedna z najważniejszych twórczyń treści w historii. Jej niezwykła kariera pisarska, postawa życiowa i wpływ na młode pokolenia uczyniły ją autorytetem godnym naśladowania. John Murray znana bardziej pod pseudonimem J.K. Rowling jest znana głównie jako autorka serii książek o Harrym Potterze, które stały się fenomenem literackim i kulturowym na skalę światową. Jednak jej historia to znacznie więcej niż tylko sukcesy w pisarstwie. Jej historia to opowieść o marzeniach i wytrwałości. Ponieważ od najmłodszych lat marzyła o pisaniu. Swój pierwszy tekst, opowiadający historię królika o wdzięcznym imieniu Królik, napisała już w wieku 6 lat. Ale to był dopiero początek. W wieku 11 lat stworzyła swoją pierwszą nowelę. Opowieść o siedmiu przeklętych diamentach i osobach, które je posiadały. Kiedy miała 15 lat, u jej matki zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Mama zmarła. Dekadę później, zanim córka stała się słynną pisarką, później jednym z jej projektów filantropijnych było założenie kliniki regeneracyjnej neurologii Anne Rowling na Uniwersytecie w Edynburgu, której podarowała zresztą 16 milionów dolarów. Studiowała na Uniwersytecie Exeter, gdzie jej pasja do czytania. Wykraczała poza program studiów z zakresu filologii klasycznej i języka francuskiego. Jej zamiłowanie do klasyków przydało się w późniejszym tworzeniu zaklęć w serii o Harry Potterze, gdyż niektóre z nich były po prostu po łacinie. Pamiętacie na pewno. W trakcie studiów rok spędziła w Paryżu, co przełożyło się na jej wielką miłość do tego miasta. Jak mawiała w wywiadach, Żyłam w Paryżu jako studentka. I napisała to zaraz po zamachach terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku. Podkreśliła, że to jest jedno z jej ulubionych miejsc na Ziemi. Po ukończeniu studiów, przeprowadziła się do Londynu i podjęła pracę w różnych zawodach. Między innymi jako badaczka w Amnesty International. I to doświadczenie pracy w małym biurze, gdzie czytała listy przemycone z totalitarnych reżimów przez ludzi ryzykujących więzienie, aby powiadomić świat o swoim losie. Jak twierdziła, było to jedno z najbardziej pokornych i inspirujących momentów w jej życiu, i była to prawdziwa nauka wdzięczności. Pomysł na Harry'ego Pottera narodził się w 1990 roku, kiedy siedziała w opóźnionym pociągu z Manchesteru do Londynu, i przez następne pięć lat zaczęły się powoli kształtować zarysy siedmiu tomów tej serii. Pisała głównie ręcznie gromadząc liczne papierowe notatki, często zapisane na takich małych kawałkach papieru i pewnego dnia po prostu zapakowała je wszystkie do torby i przeniosła się do północnej Portugalii, gdzie uczyła angielskiego. W 1992 roku wyszła za mąż za portugalskiego reportera telewizyjnego Jorge Arantesa i urodziła córeczkę Jessica w 1993 roku. Swojego męża poznała w barze, w Portugalii, gdzie po śmierci matki przyniosła się właśnie, by tam pracować. W tym roku po urodzeniu córeczki para się rozstała. J.K. Rowling wiele lat później wyznała, że jej były mąż bił ją. Stosował wobec niej przemoc seksualną. Jorge Arantes przyznał się do incydentalnego uderzenia żony, jak twierdził, ale mówił później, że nie żałuje tego czynu. W podcaście The Witch Trials of J.K. Rowling powiedziała, że jej były mąż przetrzymywał strony Harry'ego Pottera i kamienia filozoficznego, niejako jako zastaw, i bała się, że je po prostu spali z zemsty. Mężczyzna po prostu nie chciał, żeby od niego odeszła. Pisarka wyznała również, że po odkryciu, gdzie jest rękopis, zaczęła potajemnie kopiować. Kilka stron dziennie, aby mieć pewność, że jej praca nie zostanie utracona. W 2001 roku ponownie wyszła za mąż. Po pierwszym tym nieudanym małżeństwie z Portugalczykiem wróciła do Wielkiej Brytanii, zamieszkała w Edynburgu wraz z córeczką i walizką, zawierającą trzy pierwsze rozdziały Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego. Będąc bez pracy, odwiedzała różne edynburskie kawiarnie i Zmobilizowała się, by napisać swoją pierwszą powieść na maszynie do pisania. Często przeprowadzała ze sobą do kawiarni Jessica, która spała obok niej w wózku, i w tym okresie żyła, jak przyznaje, z pomocy państwa. Cytuję: Nie mogłabym napisać tej książki, gdybym nie miała kilku lat, w których byłabym naprawdę biedna. Powiedziała w 2012 roku w wywiadzie: Byliśmy na zasiłku przez kilka lat. To doświadczenie pomogło jej określić się jako aktywistka też polityczna i społeczna w późniejszym życiu. Często krytykuje polityków, którzy próbują ograniczyć rządowe programy pomocy społecznej. Mówiła również o tym, jak etykietka tej samotnej matki podążała za nią przez całą jej karierę. I w końcu po latach została prezesem Gingerbread, czyli stuletniej organizacji, która wspiera samotnych rodziców i ich dzieci. Pisząc o tym okresie, tym ciężkim okresie w latach 90., gdy była samotna i żyła z pomocy społecznej, powiedziała, że miała depresję, była poważnie przygnębiona i szukała wtedy profesjonalnej pomocy terapeutycznej. I tutaj zacytuję ją: Mówimy tutaj o myślach samobójczych, nie mówimy o jestem trochę nieszczęśliwa. Okoliczności życiowe, gdy miała ponad 20 lat, były naprawdę kiepskie. I stoczyła się na psychiczne dno, jak mawiała. Gdzie indziej, Rowling powiedziała, że wykorzystała swoje trudne doświadczenie życia w depresji, aby opisać dementorów. Postaci ze swojej książki były to jedno z najbardziej przerażających stworzeń istniejących w świecie czarodziejskim, które żywiło się wysysając szczęście i dobre uczucia z otoczenia. Według niej dementorzy byli także w stanie pozbawić człowieka duszy, składając tak zwany pocałunek dementora. To było całkowicie świadome, Rowling powiedziała na The Times, i całkowicie z własnego doświadczenia. Depresja to najbardziej nieprzyjemna rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam. W końcu pomogła jej terapia, z której, jak mawia, korzysta po dziś dzień, od czasu do czasu. Podjęła pracę nauczycielki, w końcu znalazła pracę, no, ale w każdej wolnej chwili kontynuowała pisanie. Po ukończeniu całego manuskryptu wysłała trzy pierwsze rozdziały do kilku agentów literackich, i właściwie tych wydawnic było około 20, które jej odpowiedziały odmownie. No, ale jeden z nich odpowiedział prosząc o możliwość przeczytania reszty. Jak Mawia, to był najlepszy list, jaki otrzymała w swoim życiu. Książka została no oczywiście Harry Potter została. Po raz pierwszy opublikowana przez Bloomsbury Children's Books w czerwcu 1997 roku i ona wtedy przybrała właśnie pseudonim JK Rowling. K, ta druga literka inicjał imienia jej babci od strony ojca Kathleen. I dodano go na życzenie wydawcy, który obawiał się, że książka autorstwa kobiety może nie przyciągnąć młodych chłopców, więc marketingowo bardzo w 1998 roku została opublikowana w Stanach Zjednoczonych przez wydawnictwo Scholastic pod innym tytułem Harry Potter i Kamień Filozoficzny, i po niej nastąpiło jeszcze sześć kolejnych tytułów serii o Harry Potterze, każdy z nich bijący rekordy popularności. Odniosła natychmiastowy sukces. Tak książki spodobały się zarówno dzieciom, które były docelowym odbiorcą, jak wiemy, ale też dorosłym. Sam osobiście znałem wiele osób chorych wręcz na Harry'ego Pottera. Spotykałem się nawet z dziewczyną, która po prostu żyła tym i chodziła na premiery, spała pod księgarniami przed otwarciem, żeby dostać pierwsze egzemplarze. Pamiętam to, pamiętam to jak dziś. Dlaczego? Dlatego, że zawiera żywe opisy, pomysłową fabułę, śledzi przygody, nieprawdopodobne przygody tak naprawdę bohatera Harry'ego Pottera, który był, fajnie to się na zachodzie mówi po angielsku, underdog, czyli samotnym sierotą, Prześladowanym przez innych, który miał różnego rodzaju problemy. Wielu, wiele dzieci mogło się z nimi po prostu identyfikować. Harry odkrywa, że w rzeczywistości jest czarodziejem i zapisuje się do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarts. Książka otrzymała liczne nagrody. W 2001 roku studio Warner Brothers wydało filmową adaptację pierwszej książki, co rozpoczęło serię kolejnych. Mój drodzy, dlaczego. J.K. Rowling może stanowić dla nas inspirację w sztuce tworzenia treści. Po pierwsze, inspirująca wytrwałość, gdyż, będąc w trudnej sytuacji życiowej, jako samotna matka, żyjąc ze siłku, pomimo wielu odmów ze strony wydawców, nie poddała się. To jej wytrwałość i wiara w siebie doprowadziły do tego, że jej twórczość stała się jednym z najlepiej sprzedających się dzieł w historii. Po drugie, potrafiła stworzyć silną narrację. Umiejętność tworzenia niezwykle wciągających historii, które przemawiają do ludzi w różnym wieku, jest dowodem na jej niezwykłe umiejętności narracyjne. Jej książki przekazują ważne przesłanie o wartości przyjaźni, miłości i walki ze złem. Po trzecie, pozytywne nastawienie do życia pomaganie innym. Ona nie ograniczyła się tylko do pisania książek. Jest znana ze swojej aktywności społecznej, jest założycielką organizacji charytatywnych, działa na rzecz pomocy dzieciom. Jej działania pokazują, że tworzenie treści może służyć również szlachetnym celom. Po czwarte, potrafi dzielić się swoim doświadczeniem. Jako autorka inspiruje innych do pisania i tworzenia. Wiele osób zapragnęło, zamarzyło, żeby pisać tak jak ona. Nagle pojawiły się serie bajek dla dzieci, historii, które też były skierowane do dorosłych. Pamiętacie pewnie taki trend? Do dziś to widać na półkach, na okładkach, tytułach. I przemówienie na temat The Fringe Benefits of Failure na Uniwersytecie Harvarda jest przykładem tego, jak może inspirować innych do dążenia do swoich marzeń. Po piąte, i twórczość jest nasycona wartościami takimi właśnie jak przyjaźń, odwaga. Tolerancja, rzeczy, które są niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, ponieważ potrzebujemy silnych wzorców, szczególnie dzieci, młodzież potrzebuje silnych wzorców. Nie obyło się w jej życiu też bez kontrowersji. Wywołała je swoimi komentarzami na temat transpłciowości, tożsamości płciowej. Jej stanowisko spotkało się z krytyką niektórych grup społecznych i działaczy LGBT, no ale ona. Powiedziała, że nie przejmuje się tym, jak ta reakcja na jej stanowisko w kwestiach płciowych wpłynie na jej dziedzictwo. Powiedziała, że każdy, kto myśli, że ona jest przeciwko grupie LGBT, głęboko ją źle zrozumiał. Została nazwana transfobką ze względu na swoje poglądy na temat wpuszczania transpłciowych kobiet do przestrzeni przeznaczonych tylko dla kobiet. Weseli sensie na swojej stronie. Internetowej z 2020 roku napisała, kiedy otwierasz drzwi do łazienki i przebieralni każdemu mężczyźnie, który wierzy lub czuje, że jest kobietą, otwierasz drzwi każdemu mężczyźnie, który chce wejść do środka. Niektórzy stwierdzili, że jest to stanowisko transfobiczne. Pojawiły się nawoływania do bojkotu serii o Harry Potterze, począwszy od książek aż po filmy. Rowling powiedziała w podcaście BBC, że nigdy nie chciała nikogo zdenerwować, ale dodała. Nie czułam się nieswojo schodząc z piedestału. Nie chodzę po domu myśląc o swoim dziedzictwie. Co za pompatyczny sposób na przeżycie swojego życia. Chodzenie i rozmyślanie, jakie będzie moje dziedzictwo. Zależy mi na teraźniejszości. Dbam o żywych. Ralph Fiennes, który grał lorda Voldemorta, stanął w obronie autorki nazywając nagonkę na nią yy, obrzydliwą i przerażającą. Ona sama zaprzeczyła, jakoby była transfobką, twierdząc, że szanuje prawo każdej osoby transpłciowej do życia w sposób, który wydaje się jej autentyczny i wygodny oraz że chce, aby osoby transpłciowe były wolne od dyskryminacji i molestowania. Ale gwiazdy, m.in. Eddie Wizard i Helena Bonham Carter również stwierdziły, że nie uważają jej poglądów za transfobiczne ale odzwierciedlają jej własne doświadczenia związane z molestowaniem seksualnym. Inni z kolei czepiali się jej, że stworzyła postaci o zbyt jednowymiarowych cechach i że narzuca pewne stereotypy w swoich książach, w książkach. Wielu krytyków zarzucało J.K. Rowling próbę wykorzystania kulturowej popularności Harry'ego Pottera do promowania właśnie swoich poglądów, więc doświadczyła z tego powodu wielu ataków osobistych. Pojawiło się nękanie w sieci, groźby, co jest niestety częstym zjawiskiem w erze mediów społecznościowych. I stoicyzm pomógł jej utrzymać spokój i wytrwać w tworzeniu tej serii książek, która stała się fenomenem światowej literatury. Pierwszym wielkim wyzwaniem stoickim, można powiedzieć, była jej osobista sytuacja, bycie samotną matką, żyjącą w zasiłku dla bezrobotnych. To w takich warunkach narodził się świat czarodzieja. Kolejnym trudności w znalezieniu wydawcy. Masa odmownych odpowiedzi. To było prawdziwe wyzwanie dla jej determinacji i wtedy wykorzystała stoicyzm. Zrozumiała, że nie może kontrolować decyzji innych, ale może kontrolować swoje wysiłki i pracować nad doskonaleniem swojego tekstu. Potter stał się bestsellerem. Ona osiągnęła sukces, ale problemy nie zniknęły. Taki mediów, krytyków, ciągłe oskarżenia o plagiat były częścią jej życia. Krytyka zalewała ją z każdej strony. To się postaci, to czepianie się politycznych poglądów. Ona była stoiczką, można powiedzieć, w obliczu tych napaści. Wiedziała, że nie może kontrolować, co inni myślą lub mówią o niej, ale może kontrolować swoje własne wartości i przekonania. Stoicy filozofowie opowiadaliby się za tym, że powinniśmy zdefiniować nasze lęki, a następnie stawić im czoła, zamiast próbować żyć bez strachu. Seneka mawiał. Tak jak klejnot nie może być wypolerowany bez tarcia, tak człowiek nie może być udoskonalony bez prób. I podczas przemówienia na Uniwersytecie Harvarda w 2008 roku, J.K. Rowling zidentyfikowała swój największy strach jako strach przed porażką. Opowiadała, że 7 lat po ukończeniu studiów była życiową porażką tak siebie nazwała porażką, przegrywem bardziej można przetłumaczyć to z artykułu rozwiedziona, bezrobotna. Samotna matka, dość biedna, innymi słowy, jej największy strach stał się rzeczywistością, ziścił się, ale w tej sytuacji odnalazła wolność. Nie miała pojęcia, jak rozegra się jej historia. Sukces, jaki miała osiągnąć na tym etapie, był jedynie marzeniem. Pozwólcie, że zacytuję jej fragmenty wystąpienia. Niepowodzenie oznaczało pozbieranie się tego, co niezbędne. Przestałam udawać przed sobą, że jestem kimś innym niż tym, kim jestem. I zaczęłam kierować całą swoją energię na jedyną pracę, która kiedykolwiek miała dla mnie znaczenie. Gdybym kiedykolwiek odniosła sukces w czymkolwiek innym, nigdy nie znalazłabym determinacji, aby odnieść sukces na jednej arenie, do której czułam, że naprawdę należy. Uwolniłam się, ponieważ mój największy strach się ziścił i wciąż żyłam. Dno, które osiągnęłam, stało się solidnym fundamentem, na którym zbudowałam swoje życie. Wiedza, że wyszedłeś mądrzejszy i silniejszy z niepowodzeń oznacza, że jesteś na zawsze pewien swojej zdolności do przetrwania. Nigdy naprawdę nie poznasz siebie ani siły swoich relacji, dopóki obie nie zostaną przetestowane przez przeciwności. Mój drodzy, aż się prosi przytoczyć tytuł książki Ryana Holideja: Obstacles is the way. Przeciwności to droga. To właśnie w trakcie tego przemówienia na Uniwersytecie Harvarda powiedziała, że to trudności pozwalają nam lepiej poznać siebie i nasze relacje z innymi. I bez względu na nie pozostała wierna swoim ideałom, dożyła do doskonalenia siebie i swojej twórczości. Jej historia jest inspirującym dowodem na to, że stoicyzm może pomóc nam przetrwać nawet najtrudniejsze wyzwania życia. I nawet w trakcie takich momentów można osiągnąć wielki sukces i wpłynąć na innych ludzi pozytywnie. I jej wartości i postawa według mnie są godne naśladowania. Zarówno dla twórców treści, jak i dla wszystkich, którzy dążą do osiągnięcia swoich celów i wpływu na świat. Kiedy jesteś kreatywnym twórcą, tak jak J.K. Rowling, emocje mogą być Twoim najlepszym przyjacielem, ale też wrogiem. I stoicyzm uczy nas, że nie możemy kontrolować tego, co dzieje się na zewnątrz, ale możemy kontrolować naszą reakcję na te wydarzenia. To pomaga. W utrzymaniu spokoju, w tworzeniu niezależnie od krytyki czy sukcesu. Zachęca nas do skupienia się na misji i wartościach. Mając jasno określoną misję, tworzysz treści o większym znaczeniu. Lepiej oddziałowujesz na swoją publiczność. Zdecydowanie, stoicyzm jest to filozofia rozwoju osobistego. Służy pomocy innym, ale także do ciągłego doskonalenia samego siebie. Jeśli pragniesz, zmienić swoje życie, stać się odpornym na przeciwności losu, tak jak J.K. Rowling, możesz skorzystać z programu dziewięciotygodniowej stoickiej metamorfozy, przez którą przeprowadzam moich klientów w trakcie pracy jeden na jeden, stosując swoją autorską metodę Deep Dive. Przemiana osobista to tylko początek Twojej nowej drogi. Dzięki pracy ze mną, dzięki słuchaniu podcastu Lepiej Teraz, czytaniu newslettera, Poznasz ważne elementy, o których warto pamiętać przy tworzeniu swojego idealnego życia i jednoosobowego biznesu. W moich treściach jest sporo rad, które pasowały do tamtego radka. Ty mną nie jesteś, bo jesteś wyjątkową, niepowtarzalną osobą. Dlatego powinnaś przejść własną, unikalną ścieżkę, która jest dopasowana do Twojej sytuacji, zasobów, litrów, wiedzy i marzeń. I jestem w stanie Ci pomóc. W trakcie mentoringu jeden na jeden, który nazywam programem Żyj i Zarabiaj jako kreatywny twórca. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, napisz do mnie na adres kontakt .pl. Nie pracuję z każdym, dlatego porozmawiajmy najpierw przez telefon i zdecydujemy, czy potrzebujesz takiego wsparcia z mojej strony bezpośredniego, czy mogę Ci zasugerować inne metody i pasujące do Ciebie zasoby wiedzy. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. I zapraszam do kontaktu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mam dla Ciebie wyjątkową niespodziankę i podziękowanie za to, że jesteś częścią społeczności ludzi, którzy poszukują wolności i pragną panować nad swoim życiem. Jestem zaszczycony podzieleniem się z Tobą moim najnowszym e-bookiem, który napisałem z myślą o Tobie. E-book nosi tytuł Siedem potężnych lekcji życia wielkich stoickich mędrców do prawdy przez rozum. Jest rezultatem mojej pasji do filozofii stoickiej. Żeby go otrzymać, wystarczy, że wejdziesz na stronę lepiejteraz.pl i zapiszesz się na mój newsletter. E-book dostaniesz w pierwszym mailu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.